Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Długo mnie nie było, ale wreszcie, kiedy coś się pojawiło, no to z pompą. I uwaga, uwaga, nie omędzenie to pierdlenie. Moglibyśmy naprawdę dużo powiedzieć, ale nie przedłużając gazeta.pl Godek i Brown wtargnęli do ministerstwa. Mówili o konspiracji w sprawie aborcji. Wyprowadziła ich policja. To jest chyba najlepszy możliwy wstęp. Zawiera wszystko, co musiało zostać powiedziane. Zanim sobie pójdziemy dalej w odmenty szaleństwa, to dwie uwagi. Po pierwsze, gazeta.pl korzysta z jako źródła gromoty i tutaj osobiście do chłopa nic nie mam, nawet gościa, bądź co bądź przez tylko i wyłącznie pryzmat jego działalności, bo osobiście nie poznałem, lubię. Ale. Mówimy tutaj o bądź co bądź poważnym źródle gazeta.pl i nie wiem jak według Was, według mnie dziennikarz tejże poważnej gazety to tak jakby powinien być na miejscu i relacjonować nam to wszystko na żywo, a nie w ciepłych kapciuszkach przed laptopikiem, wieczorkiem, bo 7 godzin po wydarzeniu. Relacjonować nam to łaskawie. To znaczy, ustalmy coś, i ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje, ponieważ to są szury w opinii normalnej, opinii publicznej. I takiemu normalnemu dziennikarzowi, no nie za bardzo się chce chodzić na każdy szurowski spęd, obserwować, co ci ludzie gadają, no, głównie gadają czas to samo, odwalają te same szopki, i jak wreszcie mamy jakieś właśnie takie odstępstwo od normy, jakąś większą inbę, mainstreamu zazwyczaj tam nie ma. Tylko wiecie, z obserwacją foliarzy jest jak z obserwacją jakiegokolwiek gatunku dla Animal planet. Przez jakieś 8 godzin siedzisz i patrzysz, jak ten robaczek nie robi totalnie nic, żeby po 8 godzinach wreszcie zrobił coś. Owszem zdają sobie sprawę, trzeba mieć do tego silną psychikę. się Ale panowie bądź co bądź. To wy jesteście na etacie. Nie wypada jakoś wam żerować na internautach. Jest jeszcze druga rzecz, ale tę omówimy po kolejnej partii tekstu. Grzegorz Brown i Kaja Godek wtargnęli do siedziby Ministerstwa Zdrowia. Chcieli zakłócić pracę zespołu ekspertów, który dopracowuje wytyczne resortu w sprawie aborcji. Brown stwierdził, że to interwencja poselska, a pracownicy resortu podkreślali, że żadnego pisma w tej sprawie nie dostali. Godek krzyczała, że funkcjonariusze bronią zabijania dzieci. Posiedzenie zespołu odwołano, a posła i działaczkę wyprowadziła policja. To, co tutaj się odwaliło, jest bardzo ciekawe na wielu różnych polach. Przede wszystkim najważniejsza rzecz potencjalna koalicja konfederacji z Pisem, o której coraz częściej się mówi wbrew pozorom. E, bo wiecie, głupia sprawa, Don Cacinio nie będzie zbyt zachwycony, że jego ministerstwo prowadzi sobie tam jakieś procedowanie dla samego procedowania, ponieważ nie oszukujmy się, to jest fikcja, szopka dla szopki, taka jest moja opinia w tym temacie. A tutaj wchodzi Grigori Brownow i zaczyna odwalać jakieś inby. Kolejnym aspektem jest fakt, że Grigorij Braunow odwala dokładnie tę samą szopkę, co w przypadku szkoły, która rzekomo szkalowała, niszczyła, miażdżyła wielką Polkę, patriotkę, która śmiała tylko i wyłącznie wypowiedzieć się nieprzychylnie o ukraińskich uczniach. No, praktycznie niewinna była, nie? I wtedy Grigory wszedł na dokładnie tym samym mechanizmie. Bo dalej tekst mówi: W mediach społecznościowych dostępne są nagrania z wtargnięcia Kai Godek i Grzegorza Brauna do siedziby Ministerstwa Zdrowia. Najpierw stowarzyszącymi im działaczami domagali się wskazania gabinetu minister Katarzyny Sujki, a po chwili Brown stwierdził, że rozpoczyna poszukiwanie gabinetu ministra. Czy wam to czegoś nie przypomina? Bo mi do zżygania wręcz właśnie przypadek najpierw szkoły, a potem tego słynnego szukania niedzielskiego po całym szpitalu. W każdym z tych przypadków ekipa Browna działała do zżygania podobnie. Najpierw pierdzielali się z buta, pod pozorem szukania kogoś, aby zanim ktokolwiek się ogarnie co się dzieje, robić chaos. A kiedy akurat ktoś się nimi zainteresował, to robili wielkie Worety i Brown wyjeżdżał z mantrą Szczęść Boże, interwencja poselska. Wiecie, mam naprawdę gigantyczną zagwostkę. Czy te jojczenie o interwencji poselskiej, to jest buzzword, tak samo jak wniosek formalny? Dlatego, ponieważ Grigory i Brownow nie ma zielonego pojęcia, jak działają prawa i obowiązki posła? Czy naiwnie liczy, że ludzie są tacy głupi i stwierdzą, że oha, okej, okay, dobra, jak poseł, to on może robić wszystko? o ile na jakiegoś gościa z wiejskiej szkoły takie hasełko może działać o ile na jakiegoś foliarza który tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia o tym co poseł może a czego nie o tyle ta sama taktyka stosowana w Ministerstwie Zdrowia jest w tym momencie według normalnego obserwatora czystym debilizmem. I tak mówię taktyka, ponieważ wychodzę z założenia, że Grigory Brownow to planował, ponieważ to jest zbyt cykliczne, żeby nie wyglądało na nieplanowane. Wizyta posła i fundamentalistycznej działaczki miała związek z obradami zespołu, którego powstanie zapowiedział jeszcze minister Adam Niedzielski po śmierci ciężarnej Doroty w Nowym Targu. W szpitalu zwlekano z decyzją o przerwaniu ciąży, mimo pogarszającego się stanu kobiety. Zespół ekspertów, w tym konsultantów w dziedzinie ginekologii i położnictwa, zajmuje się przygotowaniem szczegółowych wytycznych postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ciężarnej. Widzicie, czyli kolejny raz to nie jest tak, jak Grigori Brownow i spółka przedstawiają, że jest jakiś mityczny spisek, który ma na celu bla 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 bla. W szkole był mityczny spisek, który miał na celu dojechać wielką Polkę, patriotkę i doprowadzić do ukrainizacji jej. W szpitalu miał być rzekomo mityczny spisek, mający na celu ukryć plandemię i pijanego ministra zdrowia. I kurde, nie zgadniecie, okazuje się, że tutaj też jest jakiś spisek, za którym wszyscy stoją, mimo tego, że wszyscy stoją i wszędzie widać dowody, to dziwnym trafem okazuje, się, że wszędzie, gdzie oni łażą, tych dowodów akurat nie ma, a ich celem po raz kolejny dziwnym trafem jest jak najszybsze się przemieszczanie, aby nie dopuścić, żeby ludzie, którzy są odpowiedzialni za pilnowanie porządku, ich znaleźli i powstrzymali przed dalszym... No w sumie tutaj właśnie bardzo ciekawe pytanie powinno paść. Czym? Co ma na celu jak najszybsze przemieszczanie się z kamerami nadawanymi na żywo, żeby przebić jak największe warstwy strefy zastrzeżonej każdego budynku? Pracownicy ministerstwa wielokrotnie wzywali grupę do opuszczenia budynku i próbowali uniemożliwić im przemieszczanie się korytarzami, jednakże bezskutecznie. Godek i Brown otwierali kolejne drzwi gabinetów, w końcu rozsiedli się w jednym z nich i czekali. A dalej widzimy znów kolejne powiązanie szablonowej układanki. Kaja Godek relacjonowała spotkanie z dyrektorką Biura Administracyjnego Ministerstwa Zdrowia, która podkreślała, że do resortu nie wpłynęło żadne pismo związane z interwencją poselską Brauna, czy jakimkolwiek spotkaniu, w którym miałby on albo Godek uczestniczyć. Godek przyznała jedynie, że resort wysłał odpowiedź, że prace zespołu zajmującego się prawem do terminacji ciąży są poufne, co zdaniem Godek jest niezgodne z prawem. Fakty: Pierwsze zgłoszenie z Ziru, Fundacji Życie i Rodzina, RED. I lekarzy Pro-Life na obrady zespołu do spraw mordowania dzieci poszły w MZ w czerwcu. Odmowę podpisał właśnie wiceminister Waldemar Kraska, w którego gabinecie jesteśmy. Temat był mu zdany od samego porządku, gdy powstał niechlubny zespół. Może kłamstw w obronie zabijania dzieci? Napisała Godek. Czyli widzicie, nie było żadnego pisma, które wysłał Grigori Brownów. Było pismo, które wysłała Kajunia. Tylko Kajeczka, niestety, ale wysłała pismo nie w sprawie tego, że chciałaby uczestniczyć w jakimkolwiek spotkaniu komisji. Tylko z tego, co rozumiem, z tego, co ona sama napisała, że chciałaby, aby jacyś tam lokarze ProLife bądź też przedstawiciele jej fundacji. Byli w tej komisji! Nie wiem, jak wy, ja jestem przekonany, że nawet uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej jest w stanie rozpoznać różnicę pomiędzy byciem w składzie komisji, a byciem zaproszonym na posiedzenie komisji. Poza tym okazuje się, że badabim badabom ta komisja, rozumiecie, dotyczy zabijania dzieci, ponieważ tam są lekarze, którzy się zajmują medycyną! Nie ma tam konserw, nie ma tam hardkorowych pro I popatrzcie, z miejsca ta komisja jest spiskiem, ma na celu wymordować Polaków, to w tym rozdaniu wypada zapytać, dlaczego pro tak pragną do niej należeć. A jeszcze lepsze pytanie wypada zapytać, dlaczego, skoro ta sprawa jest tak giga-mega ważna, to Grigori Brownow pozwolił, żeby Kajunia sobie napisała pisemko pod szyldem swojej fundacji, a nie napisał tego on pod szyldem, właśnie swojej osoby, posła szczęść Boże Konfederacji. Hmm, zupełnie tak jakby przewidział, że pismo, napisane przez jakichś tam oszołomów, zostanie w najgorszym wypadku zlane, w najlepszym wypadku odpiszą im grzecznie spierdalaj, tylko że w formie urzędowej. A posłowi, no kurde, jeszcze by odpisali, ba mało tego, jeszcze zażądaliby jakichś tam legitnych nazwisk tych rzekomych lekarzy pro-life. I co kurde, Jerzego Ziębę bądź wiejską babę Menzena to tak wpisać nie wypada, nie? Podsumowując, według mojej opinii ta cała inba została stworzona po to, żeby zrobić inbę. Widać według mojej opinii. Po pierwsze, szerokie pokłady złej woli ze strony Grigoryja Braunowicza, mało tego dziwne akcje, które są jakoś tak do zżygania cykliczne. Pytanie, jak to wpłynie na i tak topniejące wyniki Konfederacji, ponieważ tak się składa, że PiS, bądź co bądź, jest, z tego co widzę, jedyną deską ratunku doktórek, ponieważ doktóre ma bardzo mocne parcie na bycie tym mitycznym ministrem gospodarki. Jednak może okazać się, że nim nie zostanie, kiedy deal's off. Kolejne pytanie, jak długo Grigory Brownow będzie ignorowany? Najpierw mieliśmy inbę w szkole, Potem mieliśmy inbę w szpitalu, potem mieliśmy inbę w sądzie, gdzie wywalił choinkę, po prostu ją podpierdolił i wywalił do śmieci. A jakiekolwiek kary finansowe nakładane na tego człowieka po prostu nie mają sensu, ponieważ zorganizuje następną zbiórkę, gdzie jego frajernia zapłaci za niego. Co normalnie byłoby nielegalne, tylko tak się składa, że Grigori ma immunitet. A zabrać go może na zawołanie klub PiSu, który ten od nieskończoności praktycznie cały czas wkurwia. Jak myślicie, ile jeszcze pokładów cierpliwości i wyrozumiałości dla bandy konfederackiej PiS będzie miał? Dajcie znać w komentarzach. Tymczasem... To tyle na dziś, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle, zapraszam Was do obejrzenia kolejnych oraz w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję, jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dzięki za obejrzenie, do następnego. Hej, hej!